WNTG przedstawia Wampir, Maskarada, Gra Szaleńców, autorstwa Zoyen. Narkotyk Diabłów, część pierwsza, a także Wprowadzenie do świata mroku, Gule. Gule to gule. O czym tu dużo mówić? To tak naprawdę ludzie i nieważne, co będą próbowali ci wmawiać inni przeklęci. To tylko śmiertelni napojeni krwią Kaina. Dobrze, po kolei. Każdy z nas musi jakoś funkcjonować, prawda? Wynajmujemy mieszkania, opłacamy je, kupujemy różne ubrania czy sprzęt. W większości tego nie da się załatwić w nocy, a tylko słaba krew jak twoja może przebywać na świetle słonecznym. Tu właśnie wchodzą gule. Oni mogą normalnie poruszać się po ulicach, załatwiać wszelkie formalności, pokazywać się publicznie. To słudzy, niezwykle przydatni w świecie, gdzie większość sklepów i urzędów jest zamkniętych po zmroku. Żeby stworzyć gula, trzeba go napoić krwią kainity. Nie jak wampira. Wampira tworzy się wysysając z niego całą krew, a następnie pojąc go swoją. Gula tylko poisz. Ma w sobie za mało krwi Kaina, by zostać jego dzieckiem, jednak dość, by być zależnym od swojego stwórcy. Uwielbia go. Czasem niemal kocha. Karmiony i dobrze traktowany gul jest niemal bezwarunkowo oddany. Tak, dobrze słyszałeś. Po pierwsze, karmiony. Krew wampira z czasem znika z jego ciała i trzeba ją uzupełniać, inaczej stanie się z powrotem człowiekiem i uwolni się spod mocy pana. Po drugie, dobrze traktowany. W przeciwnym wypadku mogą wygrać zwykłe instynkty, które każą mu przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo. Trzeba mu zapewnić pożywienie, mieszkanie, wszystko, co pozwoli mu przetrwać. Każdy klan tworzy guli według swojego uznania i możliwości. Poniekąd zaraża ich też swoją klątwą. Nie bez powodu wielu guli Malkavian jest chorych psychicznie, Nosferatu wybierają głównie bezdomnych, a toreadorzy pięknych. Nie, przestań. Przecież to nie zasada. Ale i tak często się zdarza. Przecież mówiłam już, że gul może się zbuntować. Jeśli jest w nim za mało krwi wampira, czasem też z innych powodów. Nie pamiętam, żeby jakikolwiek podniósł rękę na stworzyciela, ale wierzę, że są takie przypadki. Najczęściej jednak gul może uciec, zniknąć. I co gorsza, pamięta wtedy wszystko, co widział i wiedział o wampirach. Zagraża maskaradzie. Gabinet znajdował się na 20. najwyższym piętrze wieżowca. Choć było to samo centrum, żaden inny budynek nie mógł się z nim równać. Z wielkich, zajmujących niemal całą ścianę okien rozciągał się widok na niemal pół miasta, które w nocy stawało się tylko punkcikami światła unoszącymi się jeden obok drugiego, coraz wyżej nad czarną ziemią. Sam gabinet urządzony był estetycznie. W pobliżu okien ustawiono proste drewniane biurko, prawie niewidoczne spod papierów walających się wokół komputera. Na podłodze leżał gruby, ciemny dywan, a na lewo od drzwi ustawiono dwa krzesła. Jedyną ozdobę stanowił powieszony na prawej ścianie obraz. Przedstawiał mężczyznę z zakrwawionym nożem klęczącego nad ciałem. Morderca namalowany był w ciemnych kolorach, a za nim kryło się coś, co umykało oczom widza, a jednak powodowało ledwie uświadomiony niepokój. Poczucie, że jest się obserwowanym. Caleb i Justus przysunęli krzesła do biurka i rozsiedli się wygodnie. Czekali w ciszy, podczas gdy zamyślony książę patrzył w okno. Był wiekowym wampirem, który na pierwszy rzut oka przypominał sędziwego króla jeszcze z mrocznych wieków. Wysoki i postawny wyglądał, jakby pod eleganckimi garniturami musiał maskować swoją prawdziwą tożsamość. Jasne włosy sięgały mu za szczękę, a jego okrągła twarz porastała zawsze równo ostrzyżona i uczesana broda. Wokół niesamowicie niebieskich oczu widoczne były liczne zmarszczki. Tylko mocno zakrzywiony orlinos psuł profil tej twarzy, nie dodając jej żadnej powagi.
Gdy cisza przedłużała się, Justus odchrząknął znacząco i odezwał się. Czyżby szykowały się kolejne krwawe łowy, Stacy? Nie wzywałeś nas od poprzednich. Dodał z pewnym wyrzutem. Choć nie miał ochoty pracować zbyt wiele dla księcia, częstsze wizyty w tym biurowcu korzystnie wpływały na jego pozycję. Nie, mam nadzieję, że nie o to chodzi. Odpowiedział książę miękkim, cichym głosem. Nie był to głos kogoś kojarzącego się z władzą, a jednak było w nim coś, co zachęcało innych do słuchania. Mężczyzna odszedł od okna i usiadł przy biurku. Spludł dłonie i przez chwilę patrzył wyczekująco na pozostałych. Widzicie, nie bez powodu zaprosiłem tu was obu. Przydadzą mi się... specjalne zdolności Tremor. Skinął głową Calebowi, który odwzajemnił gest. Wcześniej jednak, pozwolicie, opowiem wam pewną historię. Chodzi o mojego starego przyjaciela. Ostatnimi czasy zaginął i cóż... To ciekawe, że ludziom zdarza się to głównie, gdy zaczynam ich szukać. Gdy mam do nich oficjalne sprawy. Szpital psychiatryczny imienia dr Nancy Rega znajdował się niedaleko za miastem. Jednak dojazd do odsuniętego od głównych dróg budynku był skomplikowany. Kiedy mimo trudności komuś udało się tam trafić, witał go wielki, trzypiętrowy budynek osadzony w pięknym i zadbanym ogrodzie. Parking znajdował się przed ogrodzeniem, a do środka wpuszczał podstarzały dozorca o zmęczonym wzroku. On też prowadził wizytujących prosto do budynku szpitala. Jace zwrócił uwagę, że ogrodzenie dzieliło posesję na dwie części. Tę przy parkingu i tę dla pacjentów. Toreador nie rozumiał, po co tyle zabezpieczeń. Wnętrze budynku było schludne i świeżo wyremontowane. Ściany pomalowano delikatny błękit, prawdopodobnie uspokajający dla większości ludzi. Podłogi wyłożone były jakimś miękkim materiałem, a meble nie miały ostrych krawędzi. Tak późną porą w poczekalni stały zaledwie dwie osoby, jednak staruszka przy ledzie załatwiała jakieś formalności dobrze ponad godziną. Kiedy w końcu Jace'owi udało się podejść do sekretarki, to podniosła na niego wyczerpane spojrzenie opuchniętych, orzechowych oczu. Gdy ujrzała stojącego przed nią wampira, uśmiechnęła się przyjaźnie, niemal błogo. W czym mogę pomóc? Spytała zachrypniętym głosem, w którym jednak starała się zawrzeć zalotną nutę. Potrzebuję odwiedzić przyjaciółkę. Przykro mi, godzina odwiedzin już minęła. W głosie kobiety słychać było szczery żal. Myślę, że jednak może pani zrobić dla mnie dziś wyjątek. Jace powstrzymał wściekłość, która targała nim, odkąd opuścił swoje schronienie i patrzył sekretarce prosto w oczy z przyjemnym uśmiechem. Czuł, jak krew szybciej popłynęła w jego żyłach, gdy wampirza moc omiotła umysł kobiety. Ta rozejrzała się, jakby zaraz miała wyjawić Jace'owi jakąś tajemnicę. Tak, oczywiście. Kogo pan szuka? Aren, kojarzy pani? Chyba nie, ale zaraz... Może? Zaczęła klikać i powoli wpisywać coś w komputer. Toreador czuł, jak jego zniecierpliwienie rośnie z każdym uderzeniem klawiszy, jednak nie tracił panowania nad sobą. Nie, przykro mi. To może Louis Lavrance? Zapytał, przypominając sobie nazwisko, które usłyszał kiedyś przy okazji rozmowy o Aren. Pamiętał, że nie były to przyjemne historie, jednak każdy trop wydawał się w tamtej chwili dobry. Louis? Przecież to nasz pracownik. Zajmuje się schizofrenią. To tutaj. On skręci, potem cały czas prosto, na końcu korytarza w lewo. Może pana zaprowadzą? Spytała jeszcze z nadzieją w głosie. Poradzę sobie. Dziękuję. Miłego wieczoru. Miłego. Usłyszał jeszcze zachrypnięty głos, gdy szybkim krokiem pokonywał już szerokie, jasno oświetlone korytarze. Podróż ciągnęła się niemiłosiernie. Przejścia wydawały się wydłużać, a tłumiona dotąd wściekłość wrzała w toreadorze niemal wymuszając wybuch. W końcu wpadł na korytarz, do którego prowadziły drzwi podpisane schizofrenia. Wyglądał jak reszta szpitala.
Jeden zdziwiony pielęgniarz spojrzał na przybysza, jednak prosta wymówka wystarczyła, by wrócił do sprawdzenia pokoi. Jace przeszedł jeszcze kawałek, niepewny, gdzie powinien teraz pójść. W końcu zauważył pod wielkimi, podwójnymi drzwiami, jakby prowadzącymi do sali operacyjnej, skulonego wampira. To miejsce nie pozostawiało wątpliwości, z kim będzie rozmawiał, ale z niechęcią podszedł do Malkiewianina. Gdzie jest Arryn? Warknął. Drugi mężczyzna podniósł na niego wzrok, wzruszył ramionami i znów się skulił. Jace powtórzył pytanie jeszcze wścieklejszym głosem. Co za różnica? Odpowiedział Malkawian w swój rękaw. Zaczął kołysać się na boki. Muszę ją znaleźć. Szukaj, i tak nie znajdziesz. Możesz szukać stulecia, nigdy nie znajdziesz tego, czego naprawdę potrzebujesz. Lepiej nam było umrzeć wszystkim. Jesteśmy przeklęci. Przeklęci! Zawył. I jeszcze wszyscy to odczujemy. Toreador zrezygnował. Przeszedł przez drzwi obok Malkiewianina i znalazł się w zupełnie innym miejscu. Sala była spora i sprawiała wrażenie niedokończonej. Szare ściany na pierwszy rzut oka wydawały się nieotynkowane, a jednak wystarczyło się przyjrzeć, by zobaczyć, że ktoś po prostu wybrał taki kolor. Trzy duże okna były szczelnie zasłonięte czarnym materiałem, a dwa dodatkowo zastawione jakimiś regałami. Za drzwiami stało trzech potężnych mężczyzn, a broń, którą mieli przy sobie, była aż za dobrze widoczna. Za wyposażenie pokoju służyło kilka łóżek, porządnych i drewnianych. Na jednym leżała jakaś wampirzyca z zamglonymi oczami utkwionymi w przestrzeń, na drugim spała kobieta, człowiek. Prawdopodobnie rano nie będzie miała pojęcia, skąd się tu wzięła. Do trzeciego łóżka przykuty był jakiś nagi i łysawy mężczyzna, który patrzył w ziemię jakby z pokorą. Jace'owi ponownie przemknęło przez pamięć nazwisko Lavrons. Szybko jednak zapomniał o mężczyźnie, gdyż na tym samym łóżku siedziała Arryn. Jej włosy były rozpuszczone i zmierzwione. Patrzyła w ścianę, kiwała się na boki. Na jej widok malarz poczuł, jak cała ulatająca powoli wściekłość znów wzbiera. Zabiłaś ją! Wrzasnął i ruszył niemal biegiem w stronę wampirzycy. Gule przy wejściu sięgnęły po broń i przypatrywały mu się bacznie, choć nie mógł tego widzieć. Ty kurwo, zabiłaś! Złapał kobietę za ramiona i potrząsnął nią. Zdawała się tego nie zauważać. James jest taki przystojny, wiesz? Spytała, powoli odwracając głowę w jego stronę. Bardzo przystojny. Kocha ją. Tak jej się zdaje, ale przecież nie może się mylić, prawda? Nie byłby taki, gdyby jej nie kochał. O czym ty? Zaczął, po czym spojrzał na leżącą obok kobietę i zrozumiał. Pieprzona wariatka. Kogo zabiliśmy? Spytała nagle na chwilę, ogniskując wzrok na toreadorze. Lenę! Krzyknął, lecz w tym krzyku dominowała teatralność. Moją piękną Lenę. Lenę? Malkawianka skrzywiła się i rozejrzała. Nie, Leny nie było. Nie znam Leny. Dodała, a jej wzrok stał się nieco bardziej przytomny. Może nie znałaś, ale zabiłaś. Ty kazałaś mi ostatnio uważać na swoich. Wtedy, przed niespełna miesiącem. A teraz moja piękna nie żyje. Apellesia, nie słuchasz rad. Przed tym cię nie obronię. Jace uspokajał się powoli, wciąż wpatrzony w twarz Arryn. Gule za nim schowały broń, choć nadal pozostawały czujne. Czuł, wręcz wiedział, że to nie ona. To nie miałoby sensu. Nie widział powodów, dla których miałaby zabić jego ukochanego Gule. A jednak tak pięknie komponowało się to z jej słowami z kryjówki Izel. Skoro nie, zaczął, jednak nie dane mu było skończyć. Z korytarza dobiegły ich krzyki. Arryn, Jace i jej wampirzyca, która dotąd leżała na łóżku, wyskoczyli z sali. Za nimi trzy wyraźnie zorientowane gule. Biegiem ruszyli w stronę wejścia. Powitał ich masakryczny widok. Pod pokrytym posoką blatem ukrywała się recepcjonistka. Na ziemi leżało rozrąbane ciało jakiegoś mężczyzny. Krew pokrywała ściany, rozlewała się leniwie po podłodze. W ślad za nią z pociętego brzucha wypływały kolejne organy. Przed drzwiami stał młodzieniec.
Był blady, miał rozwichrzone czarne włosy, a w spływających krwią ramionach trzymał siekierą. Kiedy do sali wpadły wampiry, wpatrzył się prosto w nie, a w jego spojrzeniu było coś szaleńczego, narkotycznego. Pomocy! Szepnął dziwnym, piskliwym głosem i rzucił się w kierunku przybyłych z bronią uniesioną nad głową. Nie miał szans. Jeden z guli doskoczył do niego, okrążył. Od tyłu złapał człowieka za głowę i mocnym ruchem skręcił kark. W pomieszczeniu zostały dwa trupy i recepcjonistka ukryta pod ladą. Jace podszedł do niej. Drżała, a z jej oczu płynęły łzy. Nie chlipiała jednak. W ogóle z trudem oddychała, więc rzadkie i głębokie hałsty powietrza. Wampir czuł, jak pod jej skórą szaleje gorąca krew. Powstrzymywał jednak głód i zmusił kobietę, by spojrzała na niego. Była blada, a jej oczy przepełniało przerażenie. Powoli osłabiał je, zamieniając w strach. Wreszcie oszołomienie. Miał nadzieję, że jej mózg poradzi sobie z wyparciem tego wydarzenia i za kilka dni nie będzie wierzyła, że to wszystko się stało. Spokojnie. Powiedział, gdy uznał, że opanował emocje kobiety. Nic się nie stało. Trzeba to posprzątać, prawda? Recepcjonistka skinęła głową, stała, podtrzymując się lady, a gdy mogła utrzymać się na nogach, poszła w stronę porąbanego ciała. Ruszała się mechanicznie. Wzrok miała pusty, jakby umysł znajdował się w zupełnie innym miejscu. Toreador przez chwilę przyglądał się jej działaniom, raz jeszcze powstrzymując głód podsycony opanowaniem umysłu kobiety. Potem spojrzał na Aren. Klęczała przy ciele napastnika, a w ręku trzymała jakiś papier. Jej ochraniarze wracali w głąb szpitala. Co to? Spytał Jace, gdy zorientował się, że malkawianka nie zamierza mu pokazać znaleziska. Bez słowa podała mu papier. Wizytówka hotelu Bellany. Nic ciekawego. Mruknął i chciał wyrzucić kartkę. Aren jednak złapała ją i schowała do kieszeni fartucha. Piękna pani nie żyje. Co? Pięknej pani nie ma. Powtórzyło, wyjmując wizytówkę i machając nią przed nosem toreadora. Lata temu ludzie uciekli, a ona została sama i zmarła. Podobno została opętana. Nawiedzony hotel? Próbował zrozumieć Jace, jednak nie dostał żadnego potwierdzenia swoich domysłów. Brzmi jakoś znajomo. Myślisz, że ten facet też był nawiedzony? Znaczy, opętany. Nawet jeśli to nie nasz problem. Dodał zdecydowanym tonem. Stał i teatralnie otrzepał spodnie, choć nie uklęknął na zakrwawionym dywanie. Raczej księcia lub wilkołaków. Ja mam swoje sprawy i swój ból do przeżycia. To ważniejsze niż zmarła kochanka. Szalona dusza, która próbuje zakończyć twoją nieśmiertelność. To ciebie chciał zabić, stwierdził Jace. Jednak jego pewność zaczęła się rozwiewać pod pełnym pobłażania spojrzeniem malkawianki. To ty tu masz schronienie. Apel Lestu był, gdy nadszedł atak? Był, przyznał niechętnie toreador. Bardzo chętnie uznałby, że problem dotyczy tylko Aren, jednak miała rację. A on nie chciał sprawdzać, czy ktoś nie zaatakuje go w jego schronieniu i za dnia. Pewnie chcesz jechać do tego hotelu. Malkawianka bez słowa ruszyła w stronę wyjścia, a on powlókł się za nią. Recepcjonistka nadal zachowywała się jak odrętwiała, starając się zmyć ze ściany resztki krwi. Co się tyczy Leny? Spróbował Jace, jednak wampirzyca szybko ucięła temat. Nie dotykałam twojego serca. Nigdy mnie nie interesowało. Szukaj mordercy poza moimi murami.